Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej kandydatów, czyli turniej, który wyłoni przeciwnika Magnusa Karsena w, w walce o e, tytuł mistrza świata w szachach. E, partia pomiędzy Van kao a Janem niepomniejszym, e, bardzo emocjonująca. Myślę, że bardzo ważna partia dla Jana Niepomięstego i takie mam wrażenie, że w tej partii tutaj Jan chciał minimum remis kolorem czarnym, właśnie gdyż na najwyższym poziomie remisowanie czarnymi jest na pewno ok. No, ale przebieg był bardzo też interesujący pod jednym, jednym względem. Zaraz powiemy sobie, o co tutaj chodziło. Partia rozpoczęła się ruchem E4, E5, odpowiedział niepomniaści. No, grywa oczywiście w ten sposób również, ale częściej właśnie niepomniaści rozpoczyna posunięciem C5 na E4. Gra sobie sycylijską tutaj jest w tym całkiem niezły, ale ten wybór według mnie. Już pokazuje, że tutaj tendencje remisowe są ze strony czarnych właśnie skoczek F3, no jakże by mogło być inaczej, żeby Rosjanin nie zagrał obrony rosyjskiej skoczek F6 rzecz jasna jasne, że tutaj czarnymi, przepraszam białymi można zejść z teorii grając na przykład skoczek C3, skoczek C6 i partia czterech skoczków powiedzmy, no ale e, obrona rosyjska została tutaj przyjęta D6, teoretyczne posunięcie skoczek wraca, skoczek E4 i tutaj nie obawiamy się Hetmana na E2 bo jest Hetman na E7 Zostało zagrane D3. No właśnie, można zagrać oczywiście też D4. Tutaj głównym ruchem jest ruch D4, potem D5. No i takie pozycje powstają nawet złożone, powiem szczerze. Tutaj w obronie rosyjskiej również można walczyć teoretycznie o zwycięstwo. Na tym poziomie jest to niezwykle trudne. Ale poszło D3 i ten ruch też tak pokazuje nieco. Tak mi się wydaje. Oczywiście to są moje przypuszczenia, że tutaj remisowe tendencje białych. Gdyż Wang raczej nie ma żadnych szans tutaj, żeby wygrać ten turniej. No, ale partię grać trzeba. Poszło D4, moi drodzy, i D5. Zobaczcie, bardzo symetryczna pozycja, następem więcej dla białych. Koniec D3. Naturalna rzecz, koniec D6. Również Hetman E2, moi drodzy, Hetman E7. No tutaj panowie zabawili się, jakby mieli po piątej kategorii e, wymiana Hetmanów nastąpiła. No i czym wybić? Gońcem czy królem, moi drodzy? Jaki wybór tutaj e, istnieje? No, są dwa wybory, oczywiście. Poszło bicie królem. E, no można to zrobić, nie jest to błąd absolutnie, tutaj jak nie ma hetmanów, to król zderoszowany nie ma takiego znaczenia. Poszła, moi drodzy, Roszada, znaczy została zagrana Roszada i skoczek na C6. Zobaczcie, że tutaj Janek nie się sobie gra spokojnie figurą, bo chodzi o to, że tutaj często też widzimy taki ruch C6, ale skoczek jak najbardziej, normalna sprawa. Powierza E1, mogłoby nastąpić goniec E6 i czarne nie mają żadnych problemów z rozwojem figur, tak nie poszło. A mianowicie zostało zagrane C3. H6, zobaczcie tutaj taka asekuracja na gońcem na G5 i skoczek H4. Zobaczcie, ten skoczek tutaj wariuje. Wymusza nieco taki ruch G6 poniekąd, żeby nie, wysz, nie, nie wszedł sobie skoczek na F5, ale troszeczkę osłabi czarne pola. Tutaj A co zrobił Jan niepomniaści? Zobaczcie, wieża E8 stawia ten zawodnik na rozwój figur, I to jest bardzo ważna informacja dla osób początkujących. Rozwój figur aktywny, nie boimy się. Zobaczcie, skoczek F5 szach. No i teraz jasne, że jak król pójdzie tutaj, to stracimy bardzo ważnego gońca. Goniec, który się nie wyprowadził, od razu bije skoczka na f5. Zauważcie, że ten skoczek zrobił taką trasę z f3 na h4 na f5. Trzy razy się poruszył. Goniec poruszył się tylko raz, więc można powiedzieć, że mały progres ze strony czarnych, aczkolwiek to nie ma takiego ogromnego znaczenia w tym wypadku, w tej pozycji. Goniec wybił rzecz jasna i król f8, moi drodzy. Roszada na raty tak zwana. Yy, wszystkie figury czarnych są wyprowadzane szybciej niż białych, ale to w tej pozycji naprawdę nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Białe spokojnie zdążą tutaj z wyprowadzeniem figur. G3 zostało zagrane, zawsze ten goniec ma tutaj ucieczkę, jakąś takie yy, powiedzmy goniec F4. W, w przyszłości nie ma, nie? A taki ruch no, normalne posunięcie. Skoczek E7, gonimy tego gońca. Goniec, właśnie, przyszedł sobie z tej strony. Chciał zostać na diagonali H3. C8 i skoczek na C8. Tutaj yy, nie wymagają aż takiego dużego komentarza. Te posunięcia czarnych i białych w tej pozycji, dlatego że tutaj panowie manewrują, ustawiają się troszeczkę na lepszych pozycjach. Jest to normalna sprawa. Skoczek na D2, A5. Ten ruch akurat jest dosyć istotny i proszę pamiętać o takim posunięciu. To jest ważny ruch, żeby nie było B4. To jest takie ograniczenie troszkę skrzydła hetmońskiego, łapanie przestrzeni na tym skrzydle. Poszło właśnie też A5 z tego tytułu. C6, struktura pionów się formuje. Wieża D1, H5. No, takie posunięcie, powiedzmy, no też na łapanie przestrzeni. Zauważmy, że czarne nie mają pary gońców, białe mają, ale przy takiej półotwartej pozycji, do której chyba ta pozycja należy, no to skoczki tutaj sobie całkiem świetnie radzą. Skoczek F1 to są manewry, manewry wojenne, moi drodzy. G6, F3. A no, takie posunięcie myślę, że nieco zbędne. Nie wiem w jakim celu tutaj zagrały białe. Znaczy przypuszczam, że nie chciały wpuścić skoczka na 4. Na g4 może nie chciały wpuścić tu skoczka. No okej, okay. no f3 jak f3. Ruch jak ruch, moi drodzy. Skoczek na b6, b3. Tutaj już sprawa jest jasna. Nie wpuszczamy na c4. Król g7. Oczywiście tutaj moi drodzy zamiast na przykład b3, taki ruch gońcem z szachem wydaje się ciekawy, ale król g8 i nic absolutnie się nie, złego nie dzieje. b3 król g7. Król F2, no król w centrum, do centrum troszeczkę jest zawsze bliżej, zawsze, zawsze w końcówce tutaj jest o tempo więcej. Nie ma to chyba też ogromnego znaczenia. Skoczek na D7. Manewry, goniec G7 wyglądają te gońce nieco groźnie, ale tu naprawdę się nic nie dzieje. Ja nie Ci bardzo sprytnie manewruje tymi skoczkami i na E6 fajna placówka się szykuje. wierzę A1. Moi drodzy, no zauważcie, że ta pozycja jest, no, równa przede wszystkim, chociaż silnik ocenia jako tak już mini-mini minimalnie lepiej dla czarnych, to nie ma też znaczenia minus 0,2, no to w ogóle żadna przewaga um, i Tutaj panowie na pewno tak mi się wydaje. Myśleli o remisie, a zaproponować remis od razu, zgodzić się. W sumie nie wiem, jakie tam były warunki, do ilu posunięć, ale tutaj już jest 25 ruchów, więc bardzo blisko do tego remisu. Skoczek na E6, goniec na E3 się tutaj cofnął. Wieża AC8, i można powiedzieć, że w tym momencie, zobaczcie, też że ta wieża przeszła przez związanie znaczy idzie na związanie, ale to też jest ok. Skoczek, dlatego też broni. I ta wieża planuje zagrać C5. Czyżby czarne tutaj myślały o zwycięstwie? E, tak też może być, moi drodzy. Koniec d2. I tak e, tutaj patrzę, że Van gra nieco niemrawo. E, znaczy, tak wydaje się, że bez planu większego. E, C5 od razu wykorzystuje to niepomniaci. Niepomniaci. E, I tutaj po wybiciu jest z szachem e, król G2, moi drodzy. I koniec B6. Spokojny ruch otwiera wieżę. Jest wprawdzie tutaj pionek izolowany. Ale on zawsze ma jakieś opcje przełomu. Przede wszystkim tu też jest pionek słaby. No i te, teoretycznie ta pozycja od czarnymi wygląda bardzo ciekawie, perspektywicznie można z jednej strony powiedzieć. Wieża bo jeden. Ta struktura się nieco naruszyła, już nie jest taka symetryczna. Wieża C6 zdrowe posunięcie ze związania odchodzimy B4 nastąpiło. Skoczek C7. Manewry, manewry, manewry. Tutaj też wymiana wieży została właśnie uskuteczniona. Pionek wybił na A5, goniec wybił i zobaczcie, że tutaj pionek wisi i wziął tego pionka. Dużo wymian, moi drodzy, co powoduje, że białe myślą chyba już teraz faktycznie o tym remisie, ale tutaj czarne zagrywają skoczek d i zauważmy, że ten skoczek ma bardzo dobrą placówkę na C4 za chwilę. Bierze zagrała na A7, no wprawdzie tutaj niby można było obronić ten punkcik na C3, ale to myślę, że takie opcje jak D4 przechodzą bardzo silne. Po wybiciu na przykład tutaj jakieś związanie się szykuje i mogą być ogromne problemy. Także tutaj wieża jednak postawiła na aktywność i oddanie tego pionka na C3, tak też nastąpiło. Goniec zagrał na D7, tutaj seria wymian, moi drodzy: goniec na C3, wieża na C3, wieża na D7. Cóż to za końcówka jest, moi drodzy? No, blisko jest remisu, aczkolwiek czarne w tej sytuacji nie ryzykują naprawdę absolutnie niczym. Jasne, że można podstawić w pewnym momencie, ale tego nie bierzemy pod uwagę. Tutaj no, trzeba obronić skoczka, nie ma wyjścia. Wieża C6 z kontrolą marszu tego pionka yy, i wieża zagrała na E7. Yy, tutaj wieża E7 nie jest najlepszym wyborem. Tutaj już działają też w końcówce pewne, pewnego rodzaju niuanse. Przede wszystkim król na F2 powinien troszkę wędrować bliżej tego pionka. To się oczywiście nam łatwo mówi. Król F6, na przykład król E2, e, król E6. Tu król się fajnie scala z tymi swoimi figurami i pionami, na przykład wieża A7 i wieża C2. No ta pozycja nadal jest przyjemna dla czarnych, ale zawsze ten król troszeczkę bliżej. Może mieć jakieś szanse, może król D3, może król E1, ciężko powiedzieć. Dużo trzeba na pewno policzyć. Jedno jest pewne. Czarne. Z dosyć remisowej pozycji, mają tutaj w końcówce nieco inicjatywy. Pozycja wygląda następująco: tak w tym momencie został właśnie zrobiony szach i król 1. Król Zobaczcie, że właśnie król w tym momencie jest oddalony od akcji. I marszu tego piona, jakby był na E2, to zawsze by był trochę bliżej. Tutaj D4 zostało zagrane, wieża D7 i skoczek F5. Ten skoczek bardzo fajnie zaczął współpracować z tym pionkiem i z wieżą. No właśnie. Co by było na przykład po G4, moi drodzy? No, bo po wybiciu, po wybiciu, i skoczek musi uciekać i wisi pion. Nic bardziej mylnego, mianowicie po takim zagraniu zbić nie można na D4, bo tu jest strzał z widełkami. E, I na przykład po wybiciu, skoczek F3, król H1, spokojne odbicie i pionek więcej u czarnych. Nadal z inicjatywą ta pozycja w ogóle już jest praktycznie wygrana. Grozi H4, H3, jakiś tam bierze G2 mat. No, bardzo proste rzeczy, tu skoczek jest przywiązany, po, y, jest przywiązany do pionka. Więc technicznie rzecz biorąc, tutaj czarne spokojnie sobie powinny dać radę, ale po skoczek F5 zostało zagrane A5, no i wieża A2 oczywiście wieżą zawsze stawiamy zapionka za uciekającego jest to obrona aktywna, odcinając przede wszystkim też króla. Wieża zagrała na A7, król F6 do centrum oczywiście A6, tutaj H4. H4 dobry ruch. Moi drodzy, cały czas po biciu jest skoczek na H4 i tutaj bardzo niebezpieczne rzeczy się dzieją. Więc wieża zagrała na A8 i H3, moi drodzy. Gwóźdź do trumny można powiedzieć z jednej strony, ale to już jest taki punkt zaczepki ta wieża zawsze ma jakiegoś takiego szacha wtrąconego w pewnym momencie i trzeba białymi bardzo, bardzo uważać. W ogóle ta pozycja białymi jest y, szalenie trudna do obrony. Nastąpiło A7 i zauważmy, że ten pionek już jest o jedno pole do przemiany czarnymi niezwykle trzeba uważać. Ale tutaj czarne sobie zagrały spokojnie Król E7. Oczywiście nie można zagrać na przykład Król E5, bo pamiętajmy o szachu i dorobieniu Hetmana. Po król E7 zostało zagrane G4, bo no taki mały cuk cwang tutaj stoi już praktycznie u białych. I po tym posunięciu nie Ci zagrał skoczek na D6. Czy można byłoby zagrać, moi drodzy, skoczek H4? bo to się tak narzuca otóż po tym ruchu wydaje się, że już jest koniec partii ale jest skoczek D2 właśnie z obroną tego punktu i okazuje się, że tutaj może białe jeszcze by twardo się broniły no nie można zbić na D2 gdyż jest szach, 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 odbicie i jest dorobienie hetmana i tutaj białe się ratują w tej pozycji aczkolwiek komputery to oceniają jako remisową pozycję mimo wszystko no ale białe by się uratowały teoretycznie, więc trzeba uważać. Po tym ruchu skoczek zagrał na d6, wieża b8, zauważmy. Tutaj białe rezygnują z pasywnej obrony. Zresztą przede wszystkim grozi skoczek b5 i odbicie pionka. Więc wieża zagrywa na b8, zbić należy obowiązkowo wieża b4, atak na piona. Nie ma jak bronić, pion ucieka. Nie ma jak bronić, zobaczcie tego pionka. Nie szkodzi. Czarne mimo wszystko wracają na aktywną pozycję. Wieża zbiła na D3 i skoczek C4. Ten skoczek tutaj bardzo ładnie kontroluje te pola, i myślę, że pozycja robi się nadal trudna. Chociaż białe nieco wyszły z opresji, bo wymiana tych pionów mimo wszystko chyba na korzyść dla białych. Skoczek ruszył się na G3 i wieża dała szacha. Ok, Król H1. No, bronić piona raczej trzeba. I moi drodzy król F8, jakże to słynne, piękne posunięcie zagrane już drugi raz w tej partii. O co chodzi w tym ruchu? Przecież król teoretycznie powinien w końcówce iść do centrum. Tutaj król chowa się przede wszystkim od jakichkolwiek szachów, prawdopodobnie. Albo był to taki ruch, może trochę na wyczekanie, na stójkę tak zwaną. Po na przykład, teraz właśnie wieża zagrała na C3, niezbyt dobre posunięcie. Tutaj białe mogłyby się fajnie obronić, grając G5. I powiedzmy, po wieża C2 z król G1 z powrotem, z opcją, skoczek E4. Zawsze tutaj fajnie to jest bronione. Taki pionek, zatrzymuje zawsze te dwa piony. Ale to już takie mówię, łase w końcówce. Na pewno czar, czarne nie, nie ryzykują niczym, sobie spokojnie grają. No ale cóż, partii zobaczmy, co było. Wieża C3, mianowicie i skoczek na B2. Wieża dała szacha. Król G7. No właśnie chodzi o to tutaj, żeby król krusie zapionki fajnie schował. I wieża D8. No tutaj ciężko powiedzieć, jak grać białymi. Naprawdę, obrona jest niezwykle trudna. Wieża zagrała na F2. I zauważcie, że tutaj grozi bicie. E, no cóż, e, no, tak naprawdę, jak na przykład wieża będzie tego e, skoczka atakowała, to skoczek zawsze podejdzie i tego piona zawsze skosimy. Król G1 moi drodzy, wieża zbiła na F3, czyli ten pionek 1 został zdobyty. Skoczek E4. Wieża E3 na skoczka, skoczek na G3 z powrotem. I wieża zagrała na A3. Moi drodzy, Białe poddały partię. No, taka troszeczkę kontrowersyjna decyzja z jednej strony, ale z drugiej strony, ja się nie dziwię arcymistrzowi. Ta pozycja jest przegrana dla Białych. Ale, mimo wszystko, przy takim układzie, ja bym jeszcze próbował białymi spokojnie grać. Wiadomo, że białe tutaj może już się liczą z porażką, skoro się poddały, ale mogłyby spróbować mimo wszystko pograć te pozycje, bo w takich sytuacjach często można popełniać błędy z jednej i z drugiej strony. No cóż, partia została poddana, co mogłoby na przykład nastąpić? I na przykład skoczek E4, i po na przykład skoczek C4, żeby tego skoczka bliżej tam. Do centrum wstawić Zagranie na przykład G5, koń E5 I jasne, że tutaj czarne mają no, raczej wygraną pozycję Ale można by było jeszcze popróbować Sztuczek typu skoczek F6 sko Wieża G8 Z jakimiś matami No cóż, pozycja końcowa wygląda następująco Jan Niepomniaści w ten sposób ma 8 punktów Pół punktu przewagi Nad Aniszem Gilim w tym momencie No zobaczymy, czy Nepo Będzie grał z Carlsenem O tytułu Mistrza Świata Myślę, że to niezwykle byłoby zaskakujące dla szachowego świata, moi drodzy. E, dzięki za uwagę, śledźmy dalej losy. Życzę Wam zdrowia i dobrego dnia, trzymajcie się, hej.